moi mili, witajcie na kanale Niemożliwe, jednak gdzie niemożliwe staje się możliwe, a marzenia po prostu się spełniają. Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie pogadamy, ponieważ wiem, że lubicie takie tematy i wiem, że lubicie tematy związane ze mną, z moim zdrowiem i takie tam rzeczy. Także dziwię się, że jeszcze w życiu nie nagrałam tego filmiku, ale chciałabym z Wami teraz porozmawiać o mojej przyjaciółce, która się nazywa migrena. Gdy zaczęłam chorować na migrenę, były to czasy podstawówki i był to jeszcze wtedy czas na świecie, w Polsce, kiedy ludzie traktowali migrenę jako ból głowy dla bogaczy i pewnie jeszcze tak jest w niektórych sytuacjach. I dlatego miałam o tyle z tym ciężko w szkole, bo wiecie, dziecko takie 10-letnie plus do tego migrena, w ogóle kto to wymyślił, co nie? Ale to chyba przez to, że w rodzinie zastępczej taki był kiedyś serial, mam nadzieję, że ktoś pamięta, że nie jestem aż taka stara. Nie no, żartuję. No i była tam taka Alutka i ona była bogata i w ogóle, bo miała tego swojego jędrule, no i miała wtedy migreny i ten ból głowy. Ale to jak ona to grała, to chyba w życiu nie miała migreny. Także właśnie tym wstępem chciałam zacząć ten filmik, że właśnie wykryto mi migreny, gdy byłam dzieckiem, gdy byłam w podstawówce. I wtedy na ten czas dostawałam jakieś tabletki, takie malusie tableteczki białe, niby na tą migrenę, ale czy mi to pomogło? Nie sądzę. Moje takie migreny wyglądały zazwyczaj tak samo. Czyli były takie jakby fazy. I do dzisiaj tak jest. Tak jak wyglądały przedtem, wyglądają tak dokładnie teraz. Tylko, że teraz nauczyłam się wiele rzeczy o migrenie. Ale może po kolei. Ataki migrenowe składają się z takich faz. I tych faz jest bodajże trzy. Trzecia nie polecam. Pierwsza faza jest taka, że zaczynam tak dziwnie widzieć, tak świat wydaje się taki jakby 3D albo w jakimś takim pudełku. Kojarzycie ten moment, kiedy macie katar i się czujecie źle i nawet kiedyś była taka reklama, że czujecie się w zamkniętym pudełku, to ja właśnie tak się czuję w czasie migreny, że ten obraz jest taki zniekształcony. Inaczej odbieram rzeczywistość niż ona jest, po prostu wzrok mi szwankuje. Później zaczyna się taki lekki, wstępny ból głowy, taki dziwny ucisk gdzieś tutaj i do tego oczywiście dalej ten wzrok się pogarsza. Żeby do tego było mało, kolejną fazą jest oznaki tego, że jest mi niedobrze. I zaczyna mi brać na wymioty i to jest kolejna faza, czyli mamy już ból głowy, mamy do tego złe pole widzenia i do tego mamy jeszcze wymioty. I dodajmy do tego, że już w późniejszych fazach zaczyna się wymiotować, zaczyna mnie tak straszliwie głowa boleć, że to jest płacz, ryk, wycie. Do tego dochodzi niesamowita wrażliwość na światło, jakiekolwiek światło. Wszystko mnie denerwowało. Znaczy wszystko mnie denerwuje w czasie tych faz. Nie wspomnę o dźwiękach. Najlepiej, żeby ludzie dookoła mnie nie oddychali, nic nie mówili. I nawet moje ruszanie się po łóżku mnie wkurza i to jest takie... I to jest takie bardzo, bardzo, bardzo niefajne. Więc tak wyglądają moje migrenowe fazy. Gdy chodziłam do szkoły, te migreny były zdecydowanie cięższe i częstsze, ponieważ nie jadłam regularnie, w ogóle nie zwracałam na to uwagi, nie wiedziałam kompletnie, jak odróżnić migrenę od takiego po prostu zwykłego albo konkretnego bólu głowy, który niekoniecznie jest migreną, bo nie każdy ból głowy jest migreną i to jest właśnie taki spór i tak czasami siedzę i się zastanawiam, wziąć już tabletki na ból głowy, czy nie wziąć tych tabletek, czy to jest migrena, czy to jest nie migrena i no. Więc gdy chodziłam jeszcze do szkoły, te bóle migrenowe były naprawdę, naprawdę straszne, ponieważ potrafiłam siedzieć 6, 7, 8 godzin w szkole o jednej bułeczce ze śniadania i tyle. Mało pijąc, w stresie. To jest idealne środowisko dla migreny, naprawdę. Raj na ziemi. Przychodziłam ze szkoły, wymiotowałam, kładłam się, ryczałam, po prostu taki ból głowy niesamowity, że
kilka razy już się tarzałam po podłodze, mama chciała dzwonić na pogotowie, więc to nie jest byle jaki ból, to jest naprawdę straszny ból głowy. Teraz nauczyłam się żyć z migraną, teraz takie ataki zdarzają się, kurczę, ostatni atak miałam, no niedawno miałam w sumie. Ale to się zdarza bardzo, bardzo rzadko i to był bardzo dziwny atak, o którym Wam zaraz opowiem. Jak odróżniam migrenę? Po prostu w tych pierwszych fazach, gdy już widzę, że mój wzrok szwankuje, gdy coś jest nie tak, to po prostu od razu biorę tableteczkę i żeby pomogła już na ten pierwszy objaw migreny, ponieważ straszne jest to, że na migrenę nie pomagają każde tabletki i pomagają naprawdę bardzo, bardzo, bardzo nieliczne i muszą to być naprawdę mocne i silne środki. Teraz mając 18 lat mogłam się zaopatrzyć w taki jeden lek, który właśnie jest tak silny, jest tak od 18 roku życia i użyłam go tylko raz. Raz go tylko użyłam, ale go użyłam i zaraz chcę Wam właśnie dojść do tej sytuacji. Była to niedziela, pojechaliśmy sobie z Radkiem kiedyś do Ikei, bo ja, wstyd się przyznać, nigdy nie byłam w Ikei. I po prostu chcieliśmy iść do Ikei, tak sobie połazić i w ogóle. No ja już w trakcie tego łażenia trochę tam zauważyłam, że wzrok mi szwankuje. No i nie miałam żadnej przy sobie tabletki, co było bardzo dziwne. No i głowa mi generalnie nie bolała, także stwierdziłam, że to na pewno nie jest migrena. No i się pomyliłam. Poszliśmy sobie coś zjeść, bo Radek chciał mnie zabrać na te słynne mini hot dogi. No i gdy weszliśmy już do samochodu i jeszcze trochę tam dojadaliśmy i tak dalej, nagle powiedziałam Radkowi, że mi jest mega słabo, że coś się niesamowitego dzieje. Dostałam nagle takiego bólu głowy. Nie było już tych wcześniejszych faz początkowych i że to się wszystko tak pomału rozwijało, bo to się generalnie tak rozwija w ciągu tak pół godziny, 15 minut. No generalnie to jest taki czas, gdzie można reagować. A tu tego czasu do reagowania kompletnie nie było. I Radek tak się mega wystraszył. Ja zresztą też się mega wystraszyłam, bo nie miałam przy sobie żadnej tabletki. Na szczęście to były wtedy niedziele, kiedy nie było niedzieli niehandlowej, handlowej i bla bla bla. I wtedy pojechaliśmy od razu, obok było takie centrum handlowe. Radek szybko poleciał po właśnie te najmocniejsze tabletki. I wtedy pierwszy raz wzięłam te tabletki. I powiem szczerze, że jak ją wzięłam już w domu i jak się położyłam, to już chyba spałam z kilka dobrych godzin, bo są to tak mocne tabletki, tak na mnie zareagowałam, że Kolejnym aspektem mojej migreny jest to, że jakby tego było mało, tego cudownego bólu i w ogóle, to moje migreny nie trwają jeden dzień. Nie, to by było fajnie, jakby trwało jeden dzień. Trwają dwa dni. I tak, pierwszy dzień, czyli tej ostrej fazy migreny, to jest tak, jakbyście imprezowali na niesamowitej imprezie, mieli potąd alkoholu i innych rzeczy i odlot totalny. A drugi dzień to jest tak zwany kac. Ja to nazywam kacem migrenowym, bo wtedy naprawdę czuję się, jakbym dopiero wróciła z niesamowitej imprezy. To jest, głowa też taka jest 3 na 3, człowiek jest taki dziwny, wszystko jest takie dziwne dookoła i generalnie dochodzę właśnie drugi dzień po tym ataku migrenowym. Więc nie lubię dostawać migreny i to jest dla mnie niesamowicie ciężkie i wtedy naprawdę odchorowywuję dwa dni tą migrenę. Ale nauczyłam się z nią żyć, nauczyłam się z nią walczyć. Wiem, że rzeczy, które zapobiegają nawrotom migreny czy przychodzącym migreną, jest to, żeby regularnie jeść, żeby pić dużo wody, żeby się wysypiać, żeby nie mieć dużej styczności z telewizorami, telefonami, komputerami itd., bo to też mi sprzyja bardzo migranie. Nauczyłam się tego, że ostre potrawy i ser bardzo pobudzają migrenę. Kiedyś miałam fazę na oscypki i jadłam codziennie po kilka oscypków, no i skończyło się to częstymi bólami głowy i migrenami. Więc mimo tego, że kocham serek, muszę uważać na serek i na ostre jedzenie. Tak samo jak nie jem cały dzień i nagle pójdziemy z Radkiem do KFC i zjemy ostre skrzydełka, to też dostaję automatycznie bólu głowy i zawsze przed tym, jak mam ochotę na KFC, zazwyczaj sobie biorę tabletkę, żeby nie bolała głowa. Tak. Więc naprawdę jedzenie ma bardzo duży wpływ na to, czy boli głowa, czy nie boli głowa. No i dużo picie wody. To naprawdę polecam, bo czasami wystarczy wypić szklankę lub dwie szklanki wody i wtedy mi ból głowy naprawdę przechodzi.
Piszcie w komentarzach, czy też macie migrenę, albo może ktoś z Waszej rodziny, albo znajomych, przyjaciół też ma migrenę. Łączmy się i pamiętajcie, że z migreną da się walczyć i da się żyć, tylko trzeba ją wcześniej rozpoznawać, brać tabletki i nie dopuszczać nigdy, żeby był taki ból głowy. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru. Buźka i do następnego odcinka.